uprzejmie informuję, że moja sprawa, a raczej sprawa pani Hanny Gronkiewicz-Waltz i pana prokuratora generalnego Rzeczpospolitej Polskiej spadła z wokandy. Sprawa ta dotyczy majątku Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, za który to odpowiedzialną jest kierownik jednostki, to znaczy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. W tej sprawie nie da się zrzucić odpowiedzialności na kogokolwiek, tym bardziej na jakiegokolwiek pracownika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Do tej pory miało miejsce takie zjawisko, że zarówno prokuratura, jak i sądy i poszczególni sędziowie chronili interesy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. W dniu dzisiejszym nie może się odbyć postępowanie w tej sprawie, więc będzie ono miało miejsce w stosownym czasie. Chciałbym poinformować, że w moim odczuciu chronienie działalności przestępczej urzędu, który wykazałem i właściwie brak możliwości niezgodzenia się z tym faktem i z argumentami oraz dowodami, które są bardzo liczne, pozostaje mnie celem szczegółowego omówienia, w jaki sposób pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest jedynie odpowiedzialną za majątek urzędu jako kierownik jednostki, zaprosić na moje zeznania, które odbędą się w środę najbliższą o godzinie 12 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Tam szczegółowo omówię, w jaki sposób dochodziło do przestępczej działalności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz w jaki sposób postępowano z osobami odpowiedzialnymi za mienie, gdy zawnioskowali, odważyli się zawnioskować, aby przeprowadzono w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy inwentaryzację, która jest dużo szerszym pojęciem niż reprywatyzacja. Wówczas to myślę, że będzie oczywiste, w jaki sposób się niszczyło ludzi, którzy nie chcieli wykonywać poleceń niezgodnych z obowiązującym prawem i którzy chcieli przywrócić Warszawie świadomość choćby, że majątek urzędu jest dobrem publicznym, a zarządzający nie rozumieją, że są funkcjonariuszami publicznymi i nie rozumieją, że, a sędziowie również nie rozumieją, że są funkcjonariuszami publicznymi, którzy powinni troszczyć się o dobro wspólne, szczególnie o środki finansowe i działalność zgodną z obowiązującym prawem, w tym ustawą o rachunkowości, o finansach publicznych i o odpowiedzialności za finanse publiczne. Zapraszam serdecznie, bo tu winę ponosi wyłącznie kierownik jednostki w myśl choćby ustawy o rachunkowości. W związku z tym, co powiedziałem, zapraszam wszystkich zainteresowanych sytuacją w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, którą tak interesują się wszystkie media i społeczność Warszawy, na rozprawę w dniu 7 września 2016 roku
o godzinie 12 w sali P36 Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia przy ulicy Marszałkowskiej 82.